Witam wszystkich w moim show. Dziś będziemy gotować jedzenie. Jakie? To się dowiemy razem na końcu. Tak więc nagrzewamy patelnię. Każdy dobry posiłek posiada białko w formie mięso i zdrowie w formie warzyw i energia w formie, uwaga, dzisiaj skorzystamy z makaronu takiego, jest czarny, bo piali są obrzydliwi. Ludzie często się pytają, kurwa, jak ty to robisz, że smażysz? Smażę tak, że biorę patelnię gorącą i wlewam na nią coś. To jest to coś właśnie. Robię pyk, 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 pyk. Tak, jest fajny coating. Jest, kurwa, no tak to powinno wyglądać. Jak macie, kurwa, państwo, proszę, jakieś takie, kurwa, kreski, to wzięliście talerz, a nie patelnię. Jak już mamy to, bierzemy mięso. I generalnie to, co się robi z mięsem, wrzucamy na patelnię. Wrzucamy drugi kawałek na patelnię. Dociskamy. No czemu nie, bo nie ma prawa, które zakazuje. O. Pyk. Trzeba skrobać. Co? Sól, pieprz, jakieś takie, kurwa, pierdolniki. O, pyk, sól. Pójdę i to jest pierdol, jak zwykle. Tu jest pierdol. No, poproszę państwa, pyk. Zdrowie, zdrowie, bo ostre zabija bakterie. Jak to się to podsmaży, to znowu widzimy. Ej. No i proszę państwa, już widać, że tutaj wszystko się fajnie robi. Wszystko zajebiście się smaży. I teraz widzimy, że to mięso wołowe, bo wygląda jak gówno jebane. I teraz zdrowie dodawane. O kurwa, przyprawy. No, to jest zajebiście mamy, bo teraz wystarczy, że za pomocą jednego zęba tą fafetę rozpierdolę. Nie wiem, co to za przyprawy, nie mam kurwa pojęcia. No kurwa, dawaj. Piękna dzisiaj pogoda za oknem generalnie. O, udało się. Zmieszać. Tutaj zmieszamy tego pana na trójkę, bo się będzie kurwa palił. A woda na makaron jeszcze dochodzi. To w przeciwieństwie do mnie, bo ja na przykład stoję w tym momencie. Szybciej, kurwa! Widzowie, jak nie macie klapki, to zawsze możecie użyć patelni nie swojej na przykład. No, makaron się robi. To generalnie fajnie, że zamieszać, jak już pierdolicie, gotujecie tyle, ile trzeba. Kurwa, nie będę was makaronu uczył robić. To jest lekcja dla średnio zaawansowanych. Tutaj mięso zapierdala. No i widzimy się za około tyle czasu, ile potrzeba na ugotowanie tego makaronu. No i generalnie, jak już macie makaron, to ja go wpierdalam tu, bo tak lubię, no nie będę ukrywał. Sprawia mi to po prostu przyjemność. O, trzeba wiadomo, że zamieszać. Nie mamy płatką, bo to gorące jest. No tak, wiecie, żeby tłuszczyk zebrało, żeby wszystko, ten makro, kurwa, które tak policzyliśmy. Można zobaczyć dysproporcję makaronu do mięsa, ale... Ale są warzywa, więc to się, wiecie, tam redukuje. I teraz
przechodzi plating, no jak można się domyślić, ja to wpierdolę po prostu wszystko do jednej miski, no i spożyję takie coś. Dziękuję bardzo za uczestniczenie w tym odcinku wideo reprezentacji. Mam nadzieję, że nauczyliście się czegoś nowego. Planuję inne kursy, takie jak obsłużyć pralkę, jak umyć naczynia, jak złożyć papiery rozwodowe. No i generalnie jak unikać podatków, takie męskie tipy dla męskich mężczyzn. Chłopaki, trzymajcie się i smacznego, bon appetit.